prawo do życia bez przemocy, prawo do właściwych warunków i godnego życia, prawo do utrzymania kontaktu z rodzicami, prawo do nauki i prawo do prywatności. Lekcje wychowawcze o prawach dzieci. Sprawa niby oczywista, ale kiedy w praktyce przychodzi nam przygotować takie zajęcia, aby one porywały i faktycznie wnosiły wartość do życia naszych uczniów, to już jest trudność. Nazywam się Katarzyna Skolimowska, jestem właścicielką marki Fit Edukacja i autorką bloga Inspiracje dla Szkoły. Z wykształcenia jestem nauczycielką języka polskiego, ale zajęłam się właśnie tym, dlaczego. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, zapraszam Cię do filmu startowego, który znajduje się na moim kanale. Wracając do praw dziecka. Zawsze, kiedy przychodziło mi prowadzić zajęcia na ten temat, moja pomysłowość znikała. Jeśli mnie znasz, to wiesz, że lekcje wychowawcze to jest coś, co kocham najbardziej, tworzenie scenariuszy na ten temat. Ale frustrowało mnie bardzo to, że temat genialny, ale jakaś taka w ogóle czarna dziura i nie ma pomysłu na to, w jaki sposób o tym opowiadać. Już nawet wiem, dlaczego tak było, ponieważ nie miałam bazy startowej. Jestem polonistką i to jest takie właśnie natręstwo polonistów, że nie miałam odpowiedniej historii, aby móc o tym opowiadać. Ale znalazłam. Tadam! 12 ważnych praw. Książka, którą znalazłam na dziale dziecięcym w naszej bielskiej bibliotece, kiedy z moją Oliwką 3-letnią sobie szukałam jakichś książek do czytania. I powiem Wam, że tak, no przez przypadek niby, ale znalazłam naprawdę bardzo wartościową rzecz. Na jej podstawie napisałam nawet scenariusz takiej lekcji wychowawczej, który ukaże się w magazynie dla wychowawców Sygnał. Na pewno go znacie, nie wiem dokładnie, czy będzie w styczniu, czy w lutym, już tak zapowiadam wcześniej. Mam nadzieję, że być może będziecie mieli okazję, aby z niego skorzystać. Są to piękne historie, dosyć długie i wielopoziomowe, ale takie, z wykorzystaniem których można przygotować naprawdę cykl świetnych lekcji. Dlaczego wielopoziomowe? Dlatego, że edukujące nie tylko uczniów, ale też nauczycieli, rodziców i uwaga, nawet polskie władze. Historie, które mnie urzekły najbardziej to, tutaj wymienię kilka. Prawo do właściwych warunków i godnego życia. Znajduje się ta historia na stronie 85 akurat. Sobie ją tak tutaj otworzę, żebym mogła na nią zerknąć. Historia, która myślę, że wzruszy każdego czytelnika. Prawo do właściwych warunków i godnego życia, czyli placki ziemniaczane. Historia jest o tym, że dziadkowie wychowują wnuki, bo tak się w życiu podziało i tak się czasami dzieje i mamy takich uczniów pod naszą opieką. W domu jest bieda, ale jest bardzo dużo miłości. Pewnego dnia chłopcu wypada placek ziemniaczany z kanapki w szkole, co staje się powodem do tego, aby zainteresować się, jaka jest sytuacja materialna w domu. Następuje wizyta pani z MOPS-u o urzędniczej duszy, która spowodowała, że w sercach dzieci zamieszkały, cytuję, wystraszone krasnoludki, a w sercach dziadków zamieszkał ogromny strach. Po tej wizycie wszystko się zmieniło. Na szczęście znalazły się na ich drodze na tyle mądre osoby, które postanowiły sprawdzić to jeszcze raz. I pojawia się inna pani, która oprócz biedy w domu dziadków zobaczyła przede wszystkim ich ogromną miłość i to, że chcą stworzyć warunki jak najlepsze dla swoich wnucząt. Jak się domyślacie, historia skończyła się oczywiście dobrze, bo podjęto decyzję, że otrzymają pomoc finansową od państwa, żeby taką opiekę móc sprawować nad swoimi wnuczkami, ale jak wiecie, nie zawsze takie historie się kończą takim happy endem. Kolejna historia, którą warto poznać. Powiedziałam, że książka edukuje też nauczycieli. I tutaj polecam Prawo do nauki, czyli o chłopcu, który spóźniał się do szkoły. Bardzo dużo ta historia dała mnie tak osobiście, żeby nie oceniać, bo my nauczyciele mamy taką tendencję do tego, żeby oceniać wszystko i wszystkich z każdego poziomu. I nie oceniajmy po fragmentach życia, które widzimy zaledwie ucząc nasze dzieci w szkole, ponieważ nie mamy obrazu całości.
Bardzo wstrząsające jest też opowiadanie prawo do utrzymania kontaktu z rodzicami, czyli tato, gdzie jesteś? Myślę, że też macie czasami na swojej drodze takich uczniów, którzy mają tak naprawdę no, jednego rodzica, który taką realną opiekę sprawuje nad swoim dzieckiem. I czasami pojawiają się trudne rozmowy na ten temat. Myślę, że to opowiadanie jest takim fajnym startem do tego. Albo też można to zaproponować jako lekturę rodzicom, żeby na tej podstawie mogli porozmawiać ze swoimi dziećmi o tym. A jeśli u Was jest w szkole taki problem z przemocą czy zastraszaniem, to polecam w tej książce Prawo do życia bez przemocy, czyli o fasolce, szaliku i pryszczatem. Niesamowite, naprawdę wstrząsające, pokazujące wiele różnych aspektów tego, co się dzieje z dziećmi, które są zastraszane, jak okłamują swoich rodziców, jak okłamują nauczycieli w szkole. Myślę, że wiele sytuacji będzie takich powtarzalnych, takich punktów zaczepienia do tego, żeby wychowawczo móc zareagować, a przede wszystkim, żeby poruszyć taki temat bez obaw na forum klasy, w momencie, jeżeli mamy takie przypuszczenia, że coś takiego się dzieje. A wiadomo, my jako wychowawcy czujemy pewne rzeczy, nawet jeżeli nie potrafimy tego jakoś tak empirycznie udowodnić, to czujemy po kościach, że coś się dzieje złego i wtedy warto z taką historią wkroczyć. Jeśli masz jakieś ciekawe historie, które Tobie ułatwiają rozmowę na takie trudne tematy i rozwiązywanie takich trudnych problemów szkolnych, to bardzo Cię proszę, abyś zostawił jakiś namiar w komentarzu. A może któreś z tych opowiadań, które ja Ci dzisiaj opowiedziałam, przekonało Cię najbardziej i chciałbyś je wykorzystać w swojej pracy, to też napisz o tym. Zerknij na linki w opisie, subskrybuj kanał i do zobaczenia za tydzień.